Dla mnie siłą rzeczy najważniejszym wątkiem jest poszukiwanie utraconych dzieł sztuki w czasie wojny. I ten wątek pojawia się, czy ten temat pojawia się w każdej naszej powieści. Dla mnie z kolei fascynujące było docieranie do ludzi, do miejsc, do dokumentów, których wcześniej nikt nie widział, albo osób, z którymi nikt nie rozmawiał na tematy, które w książkach poruszamy. Ruszyli spod bazaru, skręcili w lewo, a te na ich podejmie. Rozmowę w Mercedesie przerwał komunikat ze stanowiska kierowania na Rakowieckiej. Jest dobrze, potem przejmą ich ci z punktu nad kempingiem. Jak pojadą prosto, to punkt z polikliniki MSW na Krakowskim ich przejmie, powiedział Rudy przez radio. Druga sekcja do Dolara i Patyka, potem odbić w prawo. Po pół godzinie obserwacji samochodu z ambasady brytyjskiej było oczywiste, że pojazd kieruje się na trasę poznańską. Pierwsza i druga sekcja dojeżdżamy, zaraz skręcą w prawo na północ. Wymińcie ich, podał przez radio kierownik grupy, gdy znajdowali się już na rogatkach Kutna. Rudy, oni śmigają nie na Kaszuby, tylko na Poznań. Kierunek Koziołki, potwierdzić, rzucił natychmiast do radia. Coś mi tu nie pasuje, zauważyłeś, Irek, że nie ma patroli drogówki? Jak ostatnio do Torunia za nią jechaliśmy, to Amazonka działała. Co chwila byli, teraz pusto. Na wjeździe do Poznania mają punkty zakryte miejscowi z Wydziału B. Trzaskają zawsze od cholery zdjęć. Tak, tylko skąd będą wiedzieć, że jedziemy? Mamy zakaz zgłaszania się do Poznania na ich częstotliwościach. Zacznijmy od tego, gdzie się spotykamy. To jest Saska Kępa w Warszawie, ale dlaczego akurat w tym miejscu? Jesteśmy przy ulicy Obrońców, w rejonie wału Miedzyszyńskiego, w kawiarni Maska. Niedaleko znajduje się dom, który występuje u nas w powieści. To jest prawdziwy dom, który od lat 60. był wykorzystywany, czy zamieszkiwany przez oficerów, funkcjonariuszy brytyjskiego MI6. I stąd właśnie umieściliśmy akcję powieści, jeden z wątków właśnie w tym domu. No właśnie, bo przecież mówimy o waszej trylogii, która jest trylogią szpiegowską, historyczną i o poszukiwaniu skarbów. Oczywiście mówimy o trylogii, którą rozpoczęliście w 2019 roku powieścią Operacja Rafael. W 2020 kontynuowaliście Operacją Singe i w końcu teraz ukazuje się Operacja Retea. Po tych trzech książkach, który z tych wątków jest jakby dla was najbliższy, najważniejszy? Czy to, że pokazaliście kulisy pracy szpiegowskiej, czy to, że pokazaliście kulisy poszukiwania zaginionych w czasie wojny dzieł sztuki, czy to, że pokazaliście kulisy również nieznane fragmenty, czy mniej znane fragmenty polskiej historii? Dla mnie siłą rzeczy najważniejszym wątkiem jest poszukiwanie utraconych dzieł sztuki w czasie wojny. I ten wątek pojawia się, czy ten temat pojawia się w każdej naszej powieści. W przypadku Operacji Rafael to jest poszukiwanie najbardziej poszukiwanego w tej chwili na świecie polskiego zabytku, czyli Rafaela Santi, portretu młodzieńca, a w przypadku operacji Retea to jest i operacji Singe, to są poszukiwania rysunków Albrechta Dürera. Nie tylko pokazujemy to, gdzie te zabytki, te dzieła sztuki, te arcydzieła mogą się znajdować, ale także opisujemy pewną historię, w zasadzie prawdziwą historię wypływania tych dzieł sztuki z Polski w latach 60. i wykorzystywania sprzedaży tych dzieł sztuki do zasilania funduszów operacyjnych służb specjalnych. Służby specjalne zawsze szukają takiego, można powiedzieć, łatwego pieniądza. Przez wiele lat to nie był tylko obrót gotówką, ale znane są zresztą takie historie z lat 60., 70., że zajmowały się też sprzedażą na rynkach antykwarycznych, chociażby w Austrii, złotych monet, zabytkowych monet, które były odnajdywane w różnych miejscach, nawet w zamkach na Dolnym Śląsku.
ten sposób łatwiej można, służby specjalne mogły zdobyć pieniądze. I stąd dzieła sztuki zawsze pojawiały się w tle tego funduszu operacyjnego, oczywiście służb wywiadowczych, więc mówimy tutaj w tym przypadku o pierwszym departamencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wiem, jak ta sytuacja wyglądała w przypadku Agencji Wywiadu, ale wątpię w to, aby było akceptowalne sprzedawanie polskich zabytków za granicą. Dla mnie z kolei jest fascynujące było docieranie do ludzi, do miejsc, do dokumentów, których wcześniej nikt nie widział, albo osób, z którymi nikt nie rozmawiał na tematy, które w książkach poruszamy. I to było taka praca odkrywcza, trochę takiego poszukiwacza skarbów, trochę takiego, powiedzmy, Indiana Jones, właśnie, który się obraca w świecie świadków, służb, oficerów wywiadu, dokumentów wojskowych, archiwów, który koresponduje z ludźmi na całym świecie. I to było takie najbardziej dla mnie znaczące w całej tej pracy. Mówiłeś, Marku, o tym, że dwa ostatnie tomy tej trylogii to jest między innymi poszukiwanie szkiców Dürera, no ale nie tylko, bo jednak bardzo ważnym dziełem sztuki, które pokazujecie w tej powieści, jest tryptyk Królowa Korony Polskiej Matejki. Ja sprawdziłem, że ty w 2017 roku chyba na łamach Rzeczpospolitej pisałeś o poszukiwaniu tego obrazu. Czy to jest trochę tak, że ty, czy wy pisząc tę książkę, trochę spełniacie takie swoje niespełnialne marzenia o odnajdywaniu tych dzieł sztuki, których nie udało się jeszcze odnaleźć? Tak, to znaczy akurat to dzieło sztuki zostało odnalezione, to znaczy znamy jego zdjęcie, wiemy, gdzie może się znajdować. Niestety nie wróciło do dzisiaj do Polski. Sprawą interesuje się Interpol. My w tej książce pokazaliśmy pewną rzeczywistą sytuację związaną z wywiezieniem z Polski w latach 60. masy dzieł sztuki w niejasnych okolicznościach. Obraz Matejki jest o tyle ciekawym obrazem, że jest to w zasadzie jedyny obraz tego autora o tematyce religijnej. Obraz, którego sprzedaż w 2017 roku była sondowana na rynku krakowskim. Sprawa ta oczywiście wypłynęła, także ja dowiedziałem się o tym, że jest taka próba. No i tak jak wspomniałem, sprawą zajmuje się w tej chwili policja, ale akurat ten obraz jest bardzo takim ciekawym zwornikiem łączącym pewne wątki szpiegowskie. I stąd wykorzystaliśmy akurat ten wątek. Osobiście uważam, że być może ta książka przyczyni się do tego, że ten obraz wreszcie wróci do Polski. Natomiast pozostając przy tym wątku poszukiwaniu dzieł sztuki, pokazujecie w swojej książce, wydaje mi się, mało znany, albo przynajmniej nie do końca pokazywany, wątek udziału służb specjalnych właśnie w poszukiwaniu, odzyskiwaniu dzieł sztuki. No w końcu jest to opowieść szpiegowska, więc te służby muszą być. I tutaj, jakby w ostatniej książce, w operacji Retea, tu jest poza samym poszukiwaniem, tu w końcu dajemy pewne takie zakończenie, jak odzyskujemy również te dzieła sztuki. To jest dobre zakończenie, książka się pozytywnie kończy, chociaż wiele wątków tragicznie, ale sam wydźwięk jest tego, że jednak coś te służby potrafią w Polsce, ci oficerowie coś potrafią, umieją podjąć ryzyko, umieją zorganizować coś i umieją coś przerzucić do Polski i tak ograbionej przez lata, tak jak Marek mówił, nie tylko w czasie wojny, ale jeszcze po wojnie. W związku z tym jest to pozytywny wydźwięk mimo wszystko. Ja cię pociągnę za język, bo ty jako były oficer Agencji Wywiadu, powiedz troszeczkę więcej o kulisach tego właśnie poszukiwania, odzyskiwania dzieł sztuki. Trudno cokolwiek powiedzieć. Generalnie mogę tak powiedzieć.
jest ten temat w ogóle odzyskiwania dzieł sztuki. My próbujemy z Markiem od paru lat o tym to nagłaśniać. Jest trochę traktowany przez nasze władze i to niezależnie od opcji, można powiedzieć, politycznej, po macoszemu. Trochę się nie docenia, jaka to jest skala wartości. Myśmy wielokrotnie mówili, o jakiej ilości dzieł sztuki mówimy i o jakich pieniądzach. Chociaż ostatnio być może dzięki naszym książkom, chociaż nie aż tak to może nie możemy sobie przypisywać, jednak prezydent na spotkaniu z prezydentem Niemiec wspomniał w końcu nie o jakichś stratach materialnych, ale właśnie o dobrach sztuki, o utraconych w kontekście niemieckim. Oczywiście to jest tylko są Niemcy, ale przypomnijmy, tak jak Marek zawsze o tym to podkreśla, tak naprawdę większość prawdopodobnie znajduje się w Rosji. W związku z tym, ale dobrze, że ten temat został w końcu gdzieś przez najwyższe władze w Polsce poruszony. Stanął przy bramie wejściowej z numerem 18. Spojrzał na zniszczone zwieńczenia półkolumn rzeźbami dziewczynki trzymającej gołębi oraz chłopca z winogronami. Kiedy szedł powoli po schodach, pod jego czarnymi mokasynami Gucci'ego zgrzytały drobinki piasku i kawałki odpadającej lampery. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie toczy się akcja naszej powieści Operacja Retea. To tutaj rozgrywają się bardzo dramatyczne chwile. To tutaj jeden z bohaterów dowiaduje się o śmierci swoich bliskich. W tym miejscu umieściliśmy także lokal operacyjny sowieckich służb specjalnych. To miejsce faktycznie było wykorzystywane przez służby rosyjskie do końca lat, tak naprawdę do początku lat 90. Powiedz mi, co to w ogóle za mieszkanie? Bardzo ładne, kilka pokoi. Najważniejsze, że nasze. Posiadamy tu łączność specjalną, po kablach mamy wejście na centralę polskiego MSW i dalej na centralę międzynarodową. Z mieszkania jest kilka wyjść. Drugie przez klatkę oficyny na Nowogrodzką albo na Jerozolimskie do bramy. Niedaleko masz biuro Aeroflotu i sklep Pekari. Tam zawsze dużo ludzi się kręci, ale możesz też przejść piwnicami na dwa zaplecza, sklepu i knajpy. Jesteśmy w mieszkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej w centrum Warszawy, w którym mieszkał jeden z głównych bohaterów naszej powieści Operacja Retea, Józef Hanser, szpieg sowiecki, ale nie tylko. No to ja wezmę na chwileczkę książkę do ręki i pokażę okładkę, bo tutaj na okładce wybija się oczywiście na pierwszy plan radziecka gwiazda z sierpem i młotem. Powiedzcie, bo każda z waszych książek jest troszeczkę inna. Operacja Retea rzeczywiście zawiera bardzo mocny wątek rosyjski, radziecki, wątek rosyjskiej agentury. Właściwie śledzicie działania tej agentury, działania agentów zarówno współcześnie w Polsce, jak i przez całe dziesięciolecia tak naprawdę od początku II wojny światowej. Na ile rzeczywiście jest to tak istotny wątek w historii w ogóle Europy, Polski? Trwałość, kontynuacja, myślenie długofalowe, to jest charakterystyczne dla służb rosyjskich. Niezależnie od tego, czy to jest tak, że służby rosyjskie nie przechodzą takich zawirowań, jak to ma miejsce, czy miało miejsce w historii polskich służb specjalnych. Ja przypomnę, że w tej książce też pojawia się wątek dezinformacji. Dezinformacja tak naprawdę to jest pojęcie, które zostało wprowadzone przez Rosjan. Pierwsze służby specjalne rosyjskie, bolszewickie tak naprawdę, już w latach 20. utworzyły specjalne biuro zajmujące się dezinformacją.
Więc pokazuje to pewną kontynuację, konsekwencje działania służb rosyjskich. W naszej powieści opisujemy sposób konstruowania czy tworzenia sieci nielegałów. Nielegałów, czyli osób, które funkcjonują pod zmienionymi tożsamościami, które realizują określone zadania w zupełnie innym kraju, w zupełnie innej rzeczywistości, jak gdyby funkcjonują, ale celem jest to, aby realizować tak naprawdę założenia ustalone przez szefów służb rosyjskich. Tak jak wspomniałem, jest to działanie długofalowe, bardzo konsekwentne i przez to dla nas niezwykle niebezpieczne. Właśnie pokazujecie między innymi działanie tej farmy szpiegów, tych właśnie wychowanków, również podczas PRL-u, również w strukturach opozycji. To jest w ogóle, jak powiedziałeś, farma agentów czy nielegałów, o której piszemy. To jest w ogóle ciekawa sprawa, mianowicie trochę były problemy przy redagowaniu tej książki, ponieważ żeby zrozumieć, a wcześniej żeby napisać, trzeba się jednak przenieść do czasów wojny, do czasów, gdzie młodzi ludzie, chłopcy przeżywali olbrzymie traumy, ginęły ich całe rodziny, często na ich oczach, gdzie nie mieli nikogo bliskiego, że zostawali porzuceni, często chorowali, przemieszczali, pokonywali olbrzymie odległości. Znajdowali się dzieci, które mieszkały dotychczas w jakichś małych wioskach, miasteczkach, nagle przyjeżdżało kilka tysięcy kilometrów, czy nawet więcej, inne kontynenty, Azja, Afryka. To żeby zrozumieć, skąd, co później, jak radzieckie służby, jakich motywacji szukały, to właśnie należało się cofnąć, i oni to zrobili, właśnie do tych traum wojennych, najbardziej ciężkich. I można się dziwić, dlaczego polska młodzież chciała współpracować z radzieckimi służbami, z radzieckimi oficerami, ale oni dla nich tworzyli rodzinę. Oni stworzyli to, co te dzieci utraciły. Ta rodzina to właśnie, oczywiście to była też pewna iluzja, ale te dzieci patrzyły, ta młodzież nie traktowała tego jako iluzji. Oni traktowali to jak wujka, jak rodzinę, jak ciocię. To była jedyna rodzina, którą dostali po kilku latach. Czasami ten proces trwał kilkanaście lat. W związku z tym to nie można się dziwić, dlaczego te dzieci pochodzące z Polski jednak się decydowały na pracę dla Związku Radzieckiego. To nie jest takie proste jak dzisiaj, jakbyśmy to pokazali. Wtedy działały zupełnie inne czynniki, inne czynniki psychologiczne, inne czasy. Jeszcze trzeba powiedzieć, że jednak po zakończeniu wojny te dzieci właściwie jeszcze bardziej zostawały same. Ludzie się rozjeżdżali po świecie, to były trudne wybory. Władze PRL-owskie naciskały bardzo, żeby te dzieci powracały, a jednak tu były bardzo duże tarcia. Część obozów, gdzie oni przebywali, było już likwidowanych. Była duża niechęć do sojuszników, którzy nas zdradzili. No właśnie, bo pokazujecie chociażby scenę, nie wchodząc w szczegóły, żeby nie spoilerować, scenę palenia akt, o które poprosił Londyn. Tego zaufania do Londynu do końca nie było. No tak zwane dymy nad Hammersmith w Londynie. Jak dotarliśmy do informacji, nawet mieszkańcy okolicznych domów skarżyli się, że takie ogniska płoną w ogródkach. Ale tak było i to są historie zapomniane. Oczywiście oficerowie polskiego wywiadu z ośrodka londyńskiego czy andersowskiego, ja znalazłem ostatniego, w 1962 roku jeszcze pracował. Jednak były umowy polsko-brytyjskie, w związku z tym ci oficerowie dalej pracowali. Zresztą my piszemy o takich sytuacjach właśnie. Ale z drugiej strony już był nowy ład światowy i Brytyjczycy nie tylko nas, ale wiele narodów Europy Środkowo-Wschodniej po prostu zdradzili. I to jest smutne niestety, smutna konstatacja.
Ale tutaj w takim razie płynnie przechodzimy do wątku bardzo ciekawego. Mam wrażenie, że naprawdę mało znanego. Wątku polskich, znaczy obozów dla polskich uchodźców w Afryce podczas II wojny światowej. Tak, to znaczy to jest tak, że troszkę jest to następny taki fragment historii Polski czy Polaków, który jest zapomniany, mało znany dzisiaj. A do dzisiaj żyją osoby, które przeszły przez te obozy dla uchodźców właśnie w Afryce. To są rodziny osób, które wyszły razem z armią Andersa ze Związku Sowieckiego do Iranu. Później jakby przemieściły się na teren Iraku i stamtąd statkami Brytyjczycy ich rozwozili po różnych częściach świata. Część trafiła do Indii, część trafiła do Australii, ale kilka czy kilkanaście obozów powstało też na terenie środkowej Afryki, między innymi w Ugandzie i tutaj myśmy opisali akurat obóz w Tanzanii. To była tak, szkoła życia dla tych ludzi, oderwanie zupełne, czy odbicie się takie od warunków wojennych. Próbowali ci ludzie, czy jak gdyby osoby zarządzające tymi obozami, stworzyć normalne warunki pracy. Tam powstawały zakłady takie, oczywiście rzemieślnicze, były szkoły, wydawane były gazety, była pełna opieka nad właśnie dziećmi, które w sposób szczególny były chronione. Przez Brytyjczyków, ale też przez władze polskie działały organizacje sportowe, organizacje harcerskie. I tam właśnie umieściliśmy akcję powieści, miejsce, które jest wykorzystywane przez wywiad sowiecki do werbowania, tak jak wspomniałem wcześniej, z takim odbiciem długofalowych działań, werbowania przyszłych agentów czy oficerów sowieckiego wywiadu. Spojrzał na zegarek i oszacował, że może jeszcze posiedzieć przy kawiarnianym stoliku kilkanaście minut. W tym momencie z głośnika umieszczonego wewnątrz budynku popłynęły dźwięki tak bliskiej mu bossanowy. Zanurzył się w delikatny rytm Garota di Ipanema, wykonywanej po angielsku, i ponownie odpłynął myślami za ocean. Zmrużył oczy. Przed nimi przepłynął obraz z przeszłości, gdy razem z Evelyn wybrali się z Belo Horizonte czerwoną Alfą Romeo do Nova Ponta da Fruta nad oceanem. Starszy mężczyzna ocknął się z zadumy. Zarzucił na rękę oliwkowy, nieco staroświecki płaszcz i energicznie wstał. W tym momencie odruchowo dotknął wewnętrznej kieszeni. Pod palcami wyczuł charakterystyczny kształt rewolweru, pięciostrzałowego Taurusa 605. Ten dotyk przywrócił trzeźwość jego umysłowi. Musiał być czujny i skoncentrowany na zadaniu, które miał wykonać. Nie mógł sobie pozwolić na jakikolwiek moment zawahania. Tym razem musiał posprzątać i zatrzeć ślady. Miał przerwać nici, gdyż te mogły doprowadzić do odkrycia osoby i służby, która za wszystkim stała. Jesteśmy w bramie przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Jest to jedno z ulubionych przejść między Alejami Jerozolimskimi a Świętokrzyską, wykorzystywane jeszcze do lat 80. przez oficerów amerykańskiego i zachodnio-niemieckiego wywiadu. W tym miejscu jeden z naszych głównych bohaterów, Józef Hanser, spotyka oficera polskiego wywiadu Marcina Łodynę. Hanser realizuje zadanie wyznaczone przez moskiewską centralę. Jednym z tych dzieci, które właśnie w tych obozach uchodźczych się wychowały, był Józef Hanser. Oczywiście głównym bohaterem waszej całej trylogii jest major, potem pułkownik Marcin Łodyna, no ale w tej książce, w operacji Retea, Józef Hanser rzeczywiście urasta do roli takiego
prawie pierwszoplanowego bohatera. To jest bardzo ciekawa postać, której losy śledzimy od jego dzieciństwa, no, aż praktycznie do końca, więc to jest postać, która zawiera w sobie bardzo wiele wątków. Między innymi pokazujecie wątek poszukiwania czy próby przemycenia do Izraela doktora Mengele. Ta postać, Józef Hansen, czy to jest postać, która miała jakiś pierwowzór, czy raczej składaliście ją z losów różnych ludzi? Znaczy niewątpliwie złożyliśmy tą postać z różnych historii, z różnych wspomnień. Tak jak wspomniałem, zachowały się do dzisiaj, są bardzo ciekawe wspomnienia właśnie osób, które, także dzieci, które przebywały w obozach uchodźców na terenie Afryki. Ale także no, mieliśmy tutaj pierwowzór. Na jego temat więcej może powiedzieć Marcin, bo chyba miał kontakt w ogóle z rodziną naszego bohatera. Tak, no, oczywiście tak Marek powiedział, ten cały wątek afrykański obozów dla dzieci, dla dorosłych, dla cywilów, dla rekonwalescentów, to jest jedno, ale główny bohater Józef ma swój pierwowzór czy archetyp naprawdę w prawdziwej osobie. Niestety 2 lata temu zmarł i nie jest to oczywiście dokładnie, nie to są jego dokładne losy, ale bardzo, bardzo wiele wątków trochę nam też podpowiedziało, w którą stronę powinniśmy rozbudować. Jeżeli rozmawiałem z żoną i ona mówi, że jej mąż w dziwny sposób do Izraela jeździł w latach 60. czy 70. bez paszportu, no to już to jest duży znak zapytania, jak on bez paszportu wjechał i wyjechał. Chciałem przypomnieć, że oczywiście bohaterem Józef jest pochodzenia, jest polskim Żydem z Andrychowa i tam jest prawdziwa historia jego rodziny opisana i tragiczne losy, jak wielu Żydów w Polsce. W związku z tym to są bardzo ciekawe rzeczy. Wiemy, że też pracował dla, powiedzmy, innych służb, gdzie ścigał neonazistów w Ameryce Południowej. W związku z tym na tyle to była barwna postać, taka interesująca, że stała się dla nas takim też wskaźnikiem, że można ją jeszcze bardziej zbudować albo nawet dopowiedzieć pewne odpowiedzi, których nie mieliśmy. Operacja Aretea, jak klasyczna powieść szpiegowska, rozgrywa się w różnych krajach, między innymi w Portugalii, w Brazylii, ale także we Francji. Ale jednym z głównych miejsc akcji tej książki jest Warszawa, centrum Warszawy. Znajdujemy się w tej chwili w najbardziej charakterystycznym miejscu przed Pałacem Kultury. Oglądając filmy, czytając powieści szpiegowskie, zawsze się nam wydaje, że ci szpiedzy są gdzieś w Wiedniu, w Szwajcarii, w Stambule, w Dubaju, w Bangkoku. Tymczasem Warszawa jest taką samą sceną operacji, walki, wywiadów różnych krajów i o tym opowiada nasza powieść Operacja Retea. W Operacji Retea, ale i w całej trylogii tak naprawdę podróżujecie po całym świecie ze swoimi bohaterami, zarówno w wątku historycznym, jak i w wątku współczesnym. Tutaj mamy właśnie między innymi Amerykę Południową, mamy oczywiście też Irak, bo tam między innymi działa wtedy jeszcze major Łodyna, mamy Austrię, wątek wiedeński bardzo silny. Czy to jest tak, że jak rozumiem, tego typu powieści wymagają takich właśnie wielu lokacji, czy po prostu tak to się dzieje, że w życiu szpiegów, czy w życiu osób poszukujących zaginionych dzieł sztuki, po prostu konieczne jest przemieszczanie się po całym świecie? Tak, to jest naturalne. To znaczy nie wyobrażamy sobie powieści szpiegowskiej, która byłaby ulokowana tylko w Polsce na przykład, bo oficerowie wywiadu pracują w innych krajach po prostu. To jest jak gdyby wpisane, to jest taki kod, można powiedzieć, każdego oficera wywiadu. Stąd właśnie Brazylia, stąd Portugalia, stąd też Francja, przecież Izrael, Austria i kilka innych krajów, więc tak, tak, to jest po prostu rzecz naturalna. Wydaje nam się, że w powieści szpiegowskiej powinna być ta podróż. No właśnie, i w powieści, która porusza wątki poszukiwania dzieł sztuki, bo one rzeczywiście zostały po prostu wywiezione z Polski. Między innymi pokazujecie udział służb rosyjskich w przechowywaniu tych dzieł sztuki.
to chyba nie będzie zbyt duży spoiler, jak powiemy, że no, trafiacie na bardzo duży, spory ślad właśnie w Wiedniu. Tak, to znaczy ja opisywałem kilka razy na łamach Rzeczpospolitej sytuacje, które wiązały się z ośrodkiem wiedeńskim, najogólniej rzecz biorąc, czyli z faktem, że właśnie w tym mieście wypływały utracone w czasie wojny dzieła sztuki. Ja jestem przekonany, że jest tam, nawet wiemy chyba dokładnie gdzie, magazyn z różnymi arcydziełami. Tak jak powiedział Marcin wcześniej, ubolewam nad tym, że nie sięgnęliśmy do tego miejsca jako państwo polskie. Tamtejsze prawo przewiduje coś takiego jak przedawnienie przestępstwa sprzed kilkudziesięciu lat. Jeżeli jakiś zabytek znalazł się w Austrii na przykład 70 lat temu, Austriacy twierdzą, że nie mają obowiązku, aby go zwracać. To nie oznacza, że nie powinniśmy z nimi rozmawiać. Możemy z nimi negocjować, możemy się wymieniać. Możemy też posługiwać się uregulowaniami, które wynikają z takich szerszych, międzynarodowych tak naprawdę pewnych norm związanych chociażby ze zwrotem mienia pożydowskiego. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że chociażby, że jakiś zabytek, jakiś obraz został tak naprawdę zagrabiony w czasie wojny przez nazistów, możemy próbować dążyć do tego, aby został zwrócony. Kwestią wtórną jest to, czy taki zabytek wróci do właściciela, czy do spadkobiercy właściciela, czy zostanie umieszczony w Muzeum Polskim. Czy te dzieła sztuki, o których piszecie w całej trylogii waszej, a już szczególnie portret młodzieńca Rafaela, jak myślicie, czy te dzieła sztuki, których jeszcze nie odnaleziono, czy mają szansę wrócić do Polski kiedykolwiek? Nie, no ja jestem przekonany, że tak, tylko to wynika, znaczy to wymaga od państwa polskiego pewnego rodzaju determinacji, skupienia się na tym temacie, wzmocnienia komórek, które jak gdyby zawodowo zajmują się poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki. W tej chwili jest tak, że w Ministerstwie Kultury to jest zaledwie kilkuosobowy zespół, w MSZ-cie to są dwie osoby. A jeżeli mówimy o skali kilkudziesięciu tysięcy obiektów utraconych w czasie wojny i które do nas nie wróciły, no to pokazuje, jak słabo działamy. Marek mówi o tych, co są na oficjalnej liście, a szacunki są dziesięciokrotnie większe. W związku z tym to nawet nie powinno być zespół, to powinien być bez mała departament, co najmniej w Ministerstwie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.